Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kolejny trening, tym razem z luną ujeżdżeniowy. I tak jak mówiłam, teraz będzie dość dużo odcinków na raz. Jeszcze mi został jeden do wstawienia. Także będzie się działo. Jeszcze się postaram w tym tygodniu wstawić. Następny pewnie będzie w niedzielę albo jutro. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. I tak jak mówię, dzisiaj pokażę Wam trening ujeżdżeniowy z luną. W ogóle skapnęłam się, że ostatni trening z luną był chyba około 2 miesiące temu. A może nawet więcej, także trochę dawno. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że ja nie chodzę z nią na treningi, tylko po prostu, że nie wszystko nagrywam. A absolutnie wszystkie treningi moje są na Instagramie, chyba od tego treningu z Marsem, tak mi się wydaje, bo wtedy zaczęłam się tam dosyć regularnie udzielać. Nazwę mojego Instagrama napiszę w opisie, jakby ktoś się zastanawiał. Także ja założyłam jej najpierw na pierśnik. To jest w ogóle... ja powinnam ją czyścić, jak ściągnę jej kantar. Bo jak widać, to nie ma za bardzo sensu. No, sami widzicie, co ona pod tym kantarem ma. Także no. Ogólnie to jest taka śmieszna sytuacja. Bo sobie zdałam sprawę, że częściej ten napierśnik ubieram na Lunę niż na Marsa. Mimo to, że to jest jego napierśnik. Ale na nią też w sumie fajnie pasuje. Także no. I w ogóle, tak jak mówiłam, to jeszcze było przed urodzinami Luny. Urodziny Luny były 20. Także było to jakieś około 3-4 tygodnie temu. Ten trening. Jakby ktoś się zastanawiał. Tutaj trochę przyspieszyłam czas, bo ten trening przed zmontowaniem trwa 21 minut. Łącznie z tym siodłaniem, które trwa tak około 2 minuty, 3, coś takiego. Także teraz już sobie idziemy na plac. No i rozłożyłam plac. Tutaj w rogu jest jakby takie bagno. Nie wiem w sumie, czemu to tak ustawiłam, ale chciałam spróbować trochę innego kadru, bo zawsze kamera stoi tam. A teraz postanowiłam ją postawić tu. Także no. No i ogólnie to wsiadłam na nią i musiałam się przyzwyczaić do jej chodów, bo naprawdę ja... No, teraz akurat częściej na niej jeżdżę. Teraz bardzo często na niej jeżdżę. I praktycznie co trzeci trening jest na niej właśnie. Bo po prostu uważam, że po prostu trochę ją zaniedbałam. Bo też jakoś tak za bardzo nie siedzę w ujeżdżeniu. Dlatego też przyzwyczajam ją powoli do skoków. I chcę, żeby skakała tak... Tak, takie 70 centymetrów, coś takiego. Żeby po prostu była takim koniem, żeby nie była takim typowym skoczkiem jak kiedyś 110, tylko żeby po prostu była ujeżdżeniowym koniem, który umie nawet skakać. Ja tutaj będę dość dużo wycinać, przycinać i tak dalej, żeby po prostu ten film nie trwał 3 godziny i ostatnie kilka filmów było tylko i wyłącznie z komentarzem. Także możecie napisać pod tym filmem albo pod jakimkolwiek poprzednim filmem, gdzie będą dostępne komentarze. Czy wolicie film taki, że tylko leci muzyka i tam coś wspominam, jak robimy, czy pomieszanie mojego gadania z muzyką, czy po prostu cały odcinek przegadany. Ogólnie to wydaje mi się, że powinnam z nią więcej pracować,
nad trzymaniem się tego czworoboku, bo zauważyłam, że ona jak jedzie, to w pewnym momencie się tak rozkracza w tym kółsie i po prostu jedną nogą wyjeżdża za czworobok. I przy tych końcowych nagraniach to tak nie do końca wygląda, a dopiero teraz zauważyłam, że ona ma z tym problem. Więc będę musiała jakoś ją tego oduczyć, albo po prostu zacznę robić czworoboki na podwyższeniu. Czyli po prostu nie, że drągi na ziemi, tylko po prostu, że będą jakby takie mini płotki. Nie wiem, zobaczymy. W następnym filmie postaram się zrobić taką bardziej muzykę. Bo to też będzie filmik z okazji, to będzie trening urodzinowy z Luną. Bo jak widzicie, to było jeszcze przed jej urodzinami, bo jeżeli jesteście na bieżąco, to wiecie, że w ostatnich dniach, no dobra, może 3 tygodnie temu, zaplotłam Lunie grzywę w warkocze, a tutaj jeszcze miała zwykłą. Ale teraz mi się wydaje, że do wakacji jej zostawię tą grzywę, ale później rozplączę. Bo wtedy ona ma takie fajne loki i mi się to mega podoba. Tutaj w ogóle ćwiczyliśmy sobie skracanie i wydłużanie kłusa. Czy tam kłusu, czy tam nieważne. Tutaj ruszamy kłusem i ruszamy sobie nie. Tak? Galopem czy jeszcze nie? Teraz chyba będziemy skracać i wydłużać kłus na drugą stronę, tak, dokładnie. Teraz jedziemy skróconym, jeszcze tak dalej skróconym, a teraz wydłużamy na długich ścianach. I nie tylko. Ona ma taki bardzo, zauważam, że ona ma chody takie bardzo płaskie, takie wydłużone i takie wyluzowane. Się nie wyluzowane, tylko rozluźnione właśnie. Że w bardzo dużej ilości chodów daje dobrowolnie po prostu głowę w dół i szyję ugina, to znaczy, że się po prostu rozluźnia. Także bardzo, bardzo, bardzo mi się to u niej podoba. I najbardziej w kółsie mi się u niej to podoba. W galopie też bardzo ładnie daje głowę w dół i się rozluźnia, ale wstępie tak średnio, chociaż w sumie wstępie niczego nie oczekuję. Także no. Tutaj mamy zatrzymanie i będziemy robić, co my będziemy robić? Ja nawet nie wiem, bo ten trening był dawno. Chyba tutaj będzie, no właśnie, pasaż, chociaż myślałam, że tu będzie piaf, ale jednak pasaż. Ona ogólnie się ostatnio wykształciła w tych chodach. Chociaż muszę zacząć po prostu sobie studiować na nagraniach, jak to wygląda tak naprawdę. Kiedyś miała problem na przykład z tym, że się musiała długo rozmyślać, o co mi chodzi. A teraz praktycznie wydaje jej polecenie i ona od razu to robi. Ale ona z tym typem konia, że ona w ogóle nie potrzebuje bata do tego. Także akurat z tego jestem bardzo zadowolona, że ona po prostu reaguje na każde moje polecenie bez bata. I o to w sumie właśnie mi chodziło. Rzadko kiedy w ogóle biorę bat ze sobą na trening, już się w ogóle odzwyczaiłam. Bo kiedyś to brałam na praktycznie każdy trening bat. Do Storma tylko muszę brać, chociaż też się staram właśnie jeździć w ogóle bez bata na nim. Tutaj macie, proszę bardzo, naprawdę bardzo ładny krok hiszpański. Ona w ogóle kiedyś krok hiszpański robiła tak jakby na odwal się, a teraz tak wow, co tu się stało? Aha, haker, dobra. Dobra, krok hiszpański ciąg dalszy. Jak widzicie, ona naprawdę spoko robi ten krok hiszpański. Podoba mi się, bo w końcu to wygląda tak ładnie. Czasami wiadomo, ma takie momenty, gdzie nie do końca tą nogę do góry podnosi,
ale tak to wygląda to bardzo, bardzo ładnie. W ogóle już myślałam, że będzie coraz cieplej, ale jednak nie jest coraz cieplej. Znaczy, no może i się robi cieplej, ale ciągle muszę wychodzić w kurtce. Pamiętam, jak jeszcze chodziłam do szkoły, to był jeden taki fajny dzień, gdzie było tak ciepło, że się dało normalnie w bluzie wyjść na zewnątrz i to było takie fajne. Ja tylko czekam, aż będzie lato i będzie można w krótkim rękawku wychodzić, to wtedy będzie idealnie. Znowu Luna spierniczyła, bo haker za piłką poleciał i wrócił. No i po nieskończonej ilości ćwiczeń przyszedł czas na galop. I naprawdę fajnie ten galop wygląda, taki był mega skoczny. I jak widzicie, Luna cały czas była rozluźniona. Miała głowę tak ładnie w łuk złożoną. Nawet widzicie, że ja po prostu jadę na luźnej wodzy. No widać to, nie? Że mam praktycznie cały czas luźną wodzę. Ja po prostu sama, dobrowolnie po prostu zgina w łuk tą szyję. Także jestem bardzo zadowolona z tego. Tutaj macie galop na stronę prawą. No i widać, że jest to jednak... Że jest to jednak strona prawa i trochę, nie powiem, bo też ładnie, bardzo mi się podoba ten ruch jej. No. Ach. Nie no, w ogóle ona brykła, widzieliście to? Ona normalnie se brykła tam, ale tak ostro dowaliła. Na hakera po prostu brykła. Ale ona się po prostu przestraszyła, a poza tym ją to wkurzało, że on tak biega jak nienormalny. O, proszę, a tu teraz... O, dzika Luna. To jest właśnie to, o czym mówiłam. Że ona po prostu nadeptuje na te drągi i teraz się odpaliła dzika Luna, proszę, jak przyspidowała. Wcześniej tak nie leciała szybko. W każdym razie porobiłam sobie teraz zdjęcia na miniaturkę. Takie ładne kadry uchwyciłam. A później się to wytnie jakoś i coś z tego będzie, nie? Jak chcecie, to mogę wam zrobić jakiś poradnik na miniaturkę albo jak przycinać zdjęcia w aplikacji Samsunga, najprostsza jaka istnieje. Także dajcie znać, postaram się, żeby pod tym filmem były włączone komentarze, ale YouTube pewnie nie odpuści i będzie za każdym razem wyłączał, także teraz wbijcie na dół i napiszcie jakikolwiek komentarz, żeby ten film miał duże zasięgi i żeby YouTube nie wyłączał komentarzy. Tutaj było piękne zagalopowanie ze stępa. No i ten grzywacz chiński, jak ja to mówię. Oj, kolejne nadepnięcie na drąga. Ona naprawdę ma z tym problem, ale to dlatego, że po prostu ten czworobok jest za mały moim zdaniem. Tutaj piękne piruety w galopie już wcześniej robiliśmy, ale oczywiście gadałam o zupełnie czym innym. Także no, ja chyba jeszcze miałam jakieś tam drągi, chociaż tu jest to 5, to jeszcze były te 4, no to raczej powinno być jeszcze trochę większe to. Tutaj w ogóle galop skrócony. Tak trochę wygląda jak taki galop typowego hucuła, czyli takie kuso galop. To co jest pomiędzy kusem a galopem, jak coś nie wyjdzie. Mogę wam wstawić kiedyś, jak wygląda kuso galop, bo moja mama nagrała kiedyś. Proszę bardzo, tutaj macie piękny ukłon w wydaniu Luny. Naprawdę piękny. Wiecie, co jest najlepsze w tym ukłonie? Moje kolana, jak wstaje. Naprawdę godny pozazdroszczenia. Jeszcze na drugą stronę, więc będę miała jeszcze lepsze kolana po tym. W sensie chodzi o to, że mokre. Jakby ktoś nie ogarnął. No właśnie. Proszę bardzo, tutaj jeszcze piaf. Proszę bardzo, jaki piękny piaf. Ostatnio się w ogóle dowiedziałam, że można robić piaf idąc. No to jest po prostu jakaś zasada. Już nie powiem, kto to wymyślił, bo znowu będzie drama. Ale
ale uprzedzam wszystkich, piaf można robić idąc i nie jest to niepoprawne jeździecko, bo tak naprawdę piaf się robi tylko i wyłącznie idąc, także no ja nie wiem, kto to rozpowszechnia, naprawdę. Ale teraz widzę, że muszę też pracować nad tym, żeby tą nogę, na której stoję, podnosząc drugą, żeby ona była prosta, bo to jak ona się ugina, to trochę tak krzywo wygląda. Więc nad tym też muszę popracować. Tutaj jeszcze robimy rozkłusowanie. I to piękne rozluźnienie podczas robienia ciągu. Po prostu kocham, jak się Luna rusza. No tutaj coś nie pykło ewidentnie, bo dołożyłam jej tą łydkę i ona zrobiła to nie na przekątnej, tylko no nie na przekątnej. Także no, ona ogólnie umie zdecydowaną większość figur ujeżdżeniowych. Także no, tutaj już ją głaszczę. No i tutaj jeszcze długi stęp przed końcem. Tutaj już to utnę, bo mi się nie chce. No i po kilkunastu kółkach stępa wjeżdżamy na środek. Oczywiście klaczka dostaje nagrodę w postaci poklepania. No i jeszcze po kilku małych strachach, kiedy już wydawało mi się, że nic jej nie przestraszy, no to zsiadłam i w tym samym momencie się spłoszyła. Dobrze, że się nie spłoszyła, jak zsiadałam, bo by mogło być źle ze mną. Ale w każdym razie to by było na tyle w tym filmie. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Także do zobaczenia. Pa!